Dzień dobry, nazywam się Michał Kukuła i omówię zadanie przekątne. W zadaniu przekątne otrzymywaliśmy na wejściu jedną liczbę całkowitą n, która oznaczała liczbę boków wielokąta wypukłego, które będziemy rozważać. Mieliśmy podać dla niego liczbę nieprzecinających się par przekątnych. Proponuję podejść do tego problemu w następujący sposób. Zamiast obliczać liczbę par nieprzecinających się przekątnych, możemy obliczyć liczbę wszystkich par przekątnych, które występują w tym wielokącie i następnie odjąć od tej liczby liczbę par przecinających się przekątnych. Zastanówmy się, jak to zrobić. Najpierw możemy się zastanowić, ile jest wszystkich par przekątnych występujących w naszej figurze. Ten problem należy rozwiązać w następujący sposób. Zauważmy, że z dowolnego wierzchołka naszej figury możemy poprowadzić przekątną do każdego z pozostałych wierzchołków oprócz dwóch sąsiednich i tego samego. A zatem możemy poprowadzić przekątną do n-3 wierzchołków i musimy pamiętać o tym, że wynik należy podzielić na 2, bo każdą przekątną będziemy liczyć 2 razy. Żeby obliczyć, ile jest różnych par przekątnych w naszej figurze, musimy posiłkować się symbolem Newtona i wzór na niego jest następujący. N silnia przez K silnia razy N minus K silnia, gdzie N oznacza liczbę wierzchołków, zaś K liczbę elementów, które wybieramy, czyli w tym przypadku 2. A zatem liczba wszystkich par przekątnych w naszej figurze wynosi n razy n minus 3 przez 2 po 2. Zastanówmy się teraz, ile jest par przecinających się przekątnych w naszej figurze. Narysujmy dowolny czworokąt wypukły i zastanówmy się, na ile sposobów możemy połączyć jego wierzchołki w ten sposób, żeby powstałe odcinki się przecinały. Okazuje się, że zawsze możemy to zrobić tylko w jeden sposób. Dlaczego? Ponieważ gdy połączymy te punkty, które tworzą boki naszej figury, no to wiemy, że na pewno te odcinki się nie przetną. Jedynym sposobem jest taki, kiedy połączymy leżące naprzeciwko punkty, no i wtedy otrzymamy przecinające się przekątne. Wiemy, że się przecinają, bo nasza figura jest na pewno wypukła. No i jak to wykorzystać w naszym rozwiązaniu? Zastanówmy się, na ile sposobów możemy wybrać cztery punkty z naszej figury, bo wiemy, że z tych czterech punktów zawsze możemy otrzymać jedną parę przecinających się przekątnych. Wiemy, że zawsze będziemy wybierać przekątne, ponieważ leżące naprzeciwko punkty będą miały między sobą przynajmniej jeszcze jeden punkt. Czyli jeżeli wybierzemy sobie na przykład te cztery punkty, to wiemy, że skoro wybierzemy te, które leżą naprzeciwko, to nie będziemy wybierać odcinków naszej figury, tylko przekątne naszej figury. Wobec tego naszych par przecinających się przekątnych będzie tyle, na ile sposobów możemy wybrać cztery punkty w naszej figurze. No i korzystając ze wcześniej wprowadzonego dwumianu Newtona, wiemy, że tych czwórek będzie m po 4. No i skoro już wiemy, ile jest par przecinających się przekątnych oraz ile jest par wszystkich przekątnych, to już możemy przejść do naszego rozwiązania, gdyż wystarczy oczywiście po prostu je odjąć. Bo skoro n po 4 oznacza liczbę przecinających się przekątnych, a n razy n minus 3 przez 2 po 2 oznacza liczbę wszystkich przekątnych, to wiemy, że pozostałe przekątne muszą być nieprzecinające się. Po wszelkich uproszczeniach dochodzimy do końcowego wzoru, który wynosi n minus 4 razy n minus 3 razy n plus 1 przez 12. I to jest nasz końcowy wzór, który możemy wykorzystać w naszym rozwiązaniu. Dziękuję.